Witam Was bardzo serdecznie. W tym filmie chciałabym omówić zadania z wczorajszego egzaminu próbnego ósmoklasisty, które mam nadzieję dobrze napisaliście. Wiem, że nie ma jeszcze odpowiedzi do nich, więc ja rozwiązałam sama ten egzamin i podzielę się moimi spostrzeżeniami i odpowiedziami. Zaczynamy od zadania pierwszego. Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko 15 kartonów, a najwięcej soku jabłkowego. I teraz mamy tutaj odpowiedzieć na pytanie prawda, fałsz. Czyli na początku musimy wiedzieć, ile procent sprzedanych soków, jakim procentem wszystkich soków był ten sprzedany sok pomidorowy. W takim razie musimy od 100% odjąć to, co było z sokiem pomidorowym, czyli 30, następnie odjąć 20%, tyle stanowił sok pomarańczowy, no i odjąć sok jabłkowy, czyli 37,5. Co łącznie da nam? Tutaj mamy razem 50 i 37,5, czyli razem 87,5, czyli razem to będzie 12,5%. I za możemy sobie tutaj zapisać to, czego brakuje, czyli 12,5% to sok pomidorowy. No i teraz możemy obliczyć, prawda, ile będzie, skoro wiemy, że te 12,5% wszystkich soków sprzedanych stanowił sok pomidorowy i to było 15 kartonów, to możemy policzyć, ile było wszystkich kartonów. Czyli x to będzie liczba wszystkich kartonów. I wówczas możemy zapisać, że 12,5% razy x równa się 15. Czyli 12,5% z x równa się 15, tak? Możemy to zamienić na ułamek, czyli będzie 12,1% razy x równa się 15, czyli to będzie 25% razy x równa się 15. Wiadomo, że procent to jest część setna, czyli można napisać, że to jest 25 przez 200 razy x równa się 15. No i teraz można 25 i 200 skrócić. To będzie 1, a tu na dole będzie 8. Jeżeli obie strony pomnożymy przez 8, to będzie równe x równa się 15 razy 8, czyli 10 razy 8 to 80, 5 razy 8 to 40, czyli razem 120. Czyli łącznie było 120 kartonów. Czyli pierwsze zdanie możemy zapisać, że jest fałszywe, bo tutaj jest napisane 125. I teraz możemy policzyć, tak, ile było soku jabłkowego. Wiemy, że sok jabłkowy stanowił 37,5%, czyli 37,5% razy 120, możemy policzyć, ile to jest, tak? Czyli 37,1, można zapisać, 37, albo zrobić po prostu 37,5, w ten sposób może być łatwiej, razy 120 i to się skraca, prawda? I teraz musicie pomnożyć 37,5 razy 12 i podzielić na 10. To będzie 45. Czyli tyle było soku jabłkowego, tak? Czyli było 45 kartonów. A zatem zdanie drugie jest prawdziwe, ponieważ jeżeli tu było 45 kartonów, a tego było 15, no to możemy sobie wytłumaczyć, że sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego, czyli to się zgadza, to jest prawda. Wiem, że niektóre osoby lubią robić te zadania na proporcje, więc mam nadzieję, że również otrzymaliście takie same wyniki. Przejdźmy do zadania drugiego. W zadaniu drugim mamy w liczbie pięciocyfrowej, i tutaj mamy tę liczbę podaną, czyli mamy tak 2, 5, 8, tu jest miejsce na jakieś, prawda, cyfrę dziesiątek, no i 4 cyfra jedności. Ta liczba ma być podzielna przez 4 i niepodzielna przez 3. Cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem, prawda, takim jak tutaj. Jakie cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I teraz popatrzmy, przyjrzyjmy się tym odpowiedziom, które tutaj mamy. Jeżeli będziemy wstawiać tutaj za każdym razem 0, później 4, 6, 8, to na końcu wyjdą nam dwie ostatnie cyfry, będą podzielne przez 4, bo będzie albo 0,4, albo 44, albo 66, albo 84.
Więc albo 64, albo 84. Więc zawsze dwie ostatnie cyfry będą podzielne przez 4. Czyli ta liczba zawsze będzie podzielna przez 4. Cokolwiek tu wstawimy. No i mamy powiedziane, że ta liczba jest niepodzielna przez 3. Wiemy, że liczba jest podzielna przez 3, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. Więc sprawdźmy, ile wynosi suma tych cyfr. Suma cyfr tej liczby, którą mamy na razie tutaj jawnie. Czyli tutaj mamy 2 plus 8 to jest 10, plus 5 to 15 i plus 4 to 19. Czyli suma cyfr tych, które są tutaj, to jest 19. Więc sprawdźmy, czy mamy wziąć liczbę na pewno niezastąpioną. Jeszcze tu jest zaprzeczenie, więc jeżeli tu jest niepodzielna, to my musimy mieć liczbę podzielną przez 3. Czyli sprawdźmy, jeżeli dodamy do 19 0, no to otrzymamy sumę cyfr 19, więc ta będzie niepodzielna przez 3, więc to się będzie zgadzać, więc tutaj no nie będzie pasować. Jeżeli dodamy 4, to będzie 19, dodać 4, to będzie 23. Czyli również będzie to liczba niepodzielna przez 3, czyli będzie się to zgadzać z tym, co na górze. Jeżeli do 19 dodamy 6, to będzie 25, czyli znowu będzie liczba niepodzielna przez 3. Jeżeli dodamy do 19 8, 19 plus 8, to jest oczywiście 27. I wówczas suma cyfr jest podzielna przez 3. Czyli wtedy my weźmiemy, zaznaczymy odpowiedź D, ponieważ jest tu zaprzeczenie, że nie zastąpiono tym znakiem. Czyli będzie to odpowiedź D. Przejdźmy do zadania trzeciego. Zadanie trzecie to oblicz po prostu wartość wyrażenia, które jest tutaj zapisane za pomocą potęgi. A zatem to wyrażenie, tutaj nam się trójka skróci i otrzymamy, tak? Co otrzymamy? 4 odjąć 2 do trzeciej, to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Tak, czyli mamy 2 odjąć, 4 odjąć 8, to będzie po prostu minus 4. Czyli zaznaczamy sobie odpowiedź B. Dobrze, przejdźmy do zadania kolejnego, które nie do końca jest tutaj widoczne, więc przesuniemy sobie je. A zadanie wygląda następująco. Miejscowości A i B położone na przeciwległych brzegach jeziora są połączone dwiema drogami. Drogą polną, która jest tu po lewej stronie, oraz drogą leśną, prowadzącą przez punkt L. Długość drogi prowadzącej polnej, czyli APB, wynosi 10 km, czyli napiszmy sobie S równa się 10 km. A długość drogi leśnej ALB, czyli tej, którą mamy tutaj, tak, wynosi 6 km, czyli tutaj S równa się 6 km po tej stronie. A po tej stronie mamy drogę polną, tak? Tutaj mamy 6 km. I teraz Matylda i Karol wyruszyli na rowerach z miejscowości A do miejscowości B o godzinie 10.00. Matylda jechała drogą leśną, czyli tutaj. Tutaj Matyldę mamy. Zaś Karol drogą polną, czyli tutaj mamy Karola. Czyli tutaj mamy Karola. I teraz, średnia prędkość jazdy Matyldy wynosiła 15 km na godzinę, czyli V równa się 15 km na godzinę. Zaś średnia prędkość Karola 20 km na godzinę, czyli V równa się 20 km na godzinę. I teraz, do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej niż Matylda i Matylda przyjechała do miejscowości B o godzinie 10.24. Żeby sprawdzić, czy te zdania są prawdziwe czy fałszywe, musimy oczywiście obliczyć czas, zarówno Matyldy, jak i Karola. Pamiętamy, jaki jest wzór. Jeżeli V to jest S przez T, pomnożymy przez T, czyli S równa się V razy S równa się V razy T. Czyli T równa się S na V, bo podzielimy to sobie na V. To jest przekształcenie wzoru. Czyli wiemy, że T to jest S na V. Czyli teraz policzymy tutaj, jaki był czas Matyldy. Czas Matyldy to 6 km. Podzielić na 15 km. Czyli jeżeli podzielimy sobie to na 3, tak, na 3 można podzielić, to będą 2 piąte, tutaj były 15 km na godzinę, czyli tu wyjdą nam 2 piąte godziny. A 2 piąte godziny to jest 2 piąte razy 60 minut. To się skraca, tutaj wyjdzie 12, 12 razy 2 to 24 minuty. Czyli od razu wiemy, że Matylda przyjechała do miejscowości B o godzinie 10.24 i to jest prawda. Skoro wyjechała o 10, jechała 24 minuty, to o 10.24 dojechała do miejscowości B. Teraz policzymy czas, czas Karola. Czas Karola o wiele łatwiej jest policzyć.
I zapiszmy sobie tutaj czas. Trochę pogrubimy sobie. Czas równa się. Czas Karola to... oczywiście tak samo droga przez prędkość, czyli 10 km podzielić na 20 km na godzinę. Co po skróceniu daje nam 1/2 godziny. 1/2 godziny, czyli 30 minut. Czyli widzimy, że Karol jechał dłużej niż Matylda. W takim razie możemy zaznaczyć, że do miejscowości B Karol przyjechał wcześniej niż Matylda, to jest oczywiście fałsz, ponieważ jechał dłużej, więc jeżeli wyjechali o tej samej porze, to na pewno dojechał tam później. Przejdźmy do zadania piątego. Na treningu odmierzono za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i można to zrobić na dwa sposoby. Wiadomo, że jeżeli tak trwało, to Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego zostało 7 minut. Czyli jeżeli mamy takie 3 cykle, każdy ma 15 minut, to ogólnie te 3 cykle trwają 3 razy 15, czyli 45 minut. Czyli jeżeli ona zaczęła tutaj 2 minuty, tak? 2 minuty po pierwszym i 7 minut zostało tutaj do końca, czyli razem łącznie o 9 minut krócej, czyli 45 odjąć 9. Można zapisać, że to jest ile? Oczywiście 36 minut. Tak? Czyli możemy to zapisać, że to jest po prostu 36 minut. Więc odpowiedź będzie, ile trwało, to oczywiście w zadaniu piątym można zapisać, że odpowiedź A. Teraz przejdźmy do zadania z wiekiem. Akurat to zadanie jest bardzo łatwe. I przechodzimy do szóstego zadania. Oskar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Obecnie Oskar i jego dwaj bracia mają razem 42 lata. Ile lat ma obecnie każdy z bliźniaków? No i teraz możemy sobie napisać tak, że Oskar, wiek Oskara to będzie x plus 6. No a bliźniak, wiek bliźniaka, tak, 1 i wiek bliźniaka 2, też to będzie x. No bo teraz Oskar jest o 6 lat starszy od swoich braci bliźniaków. Zakładamy, że mają tyle samo lat. Obecnie Oskar i jego dwaj bracia mają razem 42 lata, czyli sumujemy tak do siebie, wszystko dodajemy, czyli będzie 3x dodać 6 równa się 42, czyli 3x równa się, odejmujemy 6, czyli będzie 36, czyli x równa się 12, czyli obecnie każdy z bliźniaków ma 12 lat. Zaznaczamy odpowiedź D. To było zadanie szóste. Przechodzimy do zadania siódmego. Zadanie siódme to jest zadanie z monetami. Może tak zrobimy, żeby było lepiej widać. Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa 0. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej. Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów? Wybierz właściwą odpowiedź. No i tutaj zaczynamy od policzenia tego, ile wynosi wartość na pierwszym żetonie, ta, która jest jawna. Pamiętajmy, że minus nie jest wzięty tutaj nie jest jakby w nawiasie, czyli do kwadratu podnosimy tylko liczbę 5, więc minus pozostanie, czyli tutaj mamy wartość minus 25. Natomiast tutaj minus jest w nawiasie, czyli jest brany pod uwagę, ale pamiętamy, że jeśli potęga jest nieparzysta, to minus zostaje, bo mamy minus 2 razy minus 2 razy minus 2, minus 2 do trzeciej, czyli będzie minus, prawda, minus i minus daje plus, ale trzeci minus daje minus, czyli będzie minus 8. Czyli na odwrotach tych naszych żetonów, ponieważ suma tych liczb ma równać się, suma liczb na obu stronach jest równa 0, także tutaj brakuje nam 25 na tym odwrocie, a na tym drugim brakuje nam 8, czyli odpowiedź 25 i 8 to jest odpowiedź D. Mam nadzieję, że Wy też tak zaznaczyliście. Przechodzimy do zadania ósmego. W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC.
Wszystkie współrzędne A, B, C i P są liczbami całkowitymi. Oceń prawdziwość zdań. Pole trójkąta PAB, tutaj mamy tak, trójkąt P, A i B, jest równe polu trójkąta PAC, PAC. Czyli możemy sobie tutaj narysować PAC, PAC. No i teraz popatrzmy. Te dwa trójkąty mają wspólną podstawę, nazwijmy ją A, i wysokość każdego z tych trójkątów, czyli tutaj mamy H1, równa się 3, 3 kratki, a tutaj wysokość znajduje się poza tym, prawda? Tutaj znajduje się, czyli H2 też równa się 3. Czyli jeżeli pole to jest 1 druga A razy H i zarówno A, jak i H są takie same, to znaczy, że pole jednego i drugiego trójkąta są równe. Pola są, obu tych trójkątów są równe. Więc pierwsza odpowiedź jest jak najbardziej prawdziwa. Teraz sprawdzamy następną odpowiedź. Odpowiedź, czy pole trójkąta A, pole trójkąta ABC, czyli tego całego, jest równe 21. No to może zmażemy sobie to, co tutaj mamy. Ups, zmazuje się też trójkąt. To może jeszcze go odbudujemy. Przepraszam za to. Czyli tutaj mamy B. Już nie chce mi się tego drugi raz rysować. Czyli tutaj mamy taki, prawda, możemy sobie to narysować taki prostokąt najpierw. I od pola całego prostokąta odjąć pola tych trójkątów. Pole trójkąta 1, pole trójkąta 2 i pole trójkąta 3. I teraz policzmy, ile ma bok tego prostokąta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli bok ma tutaj jest długość 10. Tutaj mamy 3 i 3, czyli razem 6. Tutaj mamy 3 i 3. Tak? Czyli tutaj razem mamy 6. I teraz popatrzmy. Tutaj mamy również 1, 2, 3, 4. A tu mamy 6. Czyli mamy następujące, możemy w następujący sposób policzyć. Pole trójkąta ABC równa się od pola całego naszego prostokąta, czyli 60 bok razy bok, 60 po prostu. Mogę tak napisać, tak? 60. Albo napiszę, dobra, napiszę po kolei 6 razy 10, żeby wszyscy widzieli. Czyli mamy 6 razy 10, to jest pole prostokąta. Odejmujemy 1 druga razy, 1 druga razy pole 1, to jest 10 razy 3. Odjąć 1 druga razy, tu mamy 4 razy 3. I odjąć 1 druga razy, 6 razy 6. To się równa. 60, odjąć. Tu się skraca, dziesiątka z dwójką, tu będzie 5, tu, czyli będzie odjąć 15, później 4 i 2 się skraca, 2 razy 3 to 6 i odjąć 3 razy 6 to 18, czyli to będzie równe, ile tutaj mamy razem? 60 odjąć, może tutaj dodamy sobie najpierw, czyli tutaj mamy razem 21 i 18, to jest razem 39, tak? Czyli pole będzie równe 21. No i oczywiście tutaj mamy odpowiedź, że pole trójkąta ABC jest równe 21, czyli to jest zadanie prawdziwe. Przejdźmy do następnego zadania, czyli zadania 9. I w zadaniu 9 mam trójkąt, w którym długości boków są do siebie w stosunku. 3 do 4 do 5 nazywa się trójkątem egipskim. Z odcinków o jakich długościach, uwaga, nie można zbudować trójkąta egipskiego. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. To oznacza, że nasze liczby, długości tych boków, muszą być w takim samym stosunku, tak? Czyli, jeżeli tu mamy 21, no to to jest 3 razy 7. 28 to jest 4 razy 7. I 35 to jest 5 razy 7. Czyli tutaj ta siódemka nas mało interesuje. Widzimy, że stosunek długości boków w tym przykładzie D jest właśnie taki jak 3 do 4 do 5. 3 do 4 do 5. Więc tej odpowiedzi nie zaznaczamy, bo tu się wszystko zgadza. Przejdźmy teraz do przykładu C. Jeżeli tutaj mamy 12, to znaczy, że to jest 3 razy 4. 25 to jest... tutaj to już jest, prawda, 5 razy 5. No a tutaj mamy 4 razy 5, tak? 4 razy 5, czyli co tutaj nie pasuje? Tutaj mamy 5, prawda,
5. Tu by było już, tutaj nam to nie pasuje, bo tu by było tak 3, 5 i by było, ale tu mamy 4 razy 5, tak? A nie pasuje nam to po prostu. Czyli to jest odpowiedź C. W zadaniu 9 odpowiedź C nie pasuje. Teraz zadanie 10. Sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł. Jeden tulipan kosztował 20 zł, a cena jednej róży była równa 4 zł. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez T, to podane zależności opisuje równanie. No i teraz, jeżeli T to będą tulipany, to czytamy wyraźnie, że tutaj jest powiedziane, że kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Czyli róż, liczba róż to będzie T odjąć 50. Kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Czyli to będzie liczba róż. Czyli jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, ile będzie kosztowało nas, kosztować będzie nas ten zakup, to byśmy pomnożyli 1,2 razy T, dodać 4 razy T minus 50. No i szukamy, teraz to się równa 580. I szukamy, gdzie jest taka odpowiedź. Czyli 1,2 T i dodać 4 T minus 50. To jest odpowiedź C. Tak, w 10 mamy C. Bo patrzymy na inne odpowiedzi, że tutaj nam coś nie pasuje. Dobrze, przejdźmy teraz do następnych zadań. Czyli to było zadanie, jeszcze raz popatrzmy, 10. Przejdźmy do zadania 11. Zadanie 11 to zadanie z geometrii, które widzimy tutaj mamy rysunek, no i mamy zaznaczone kąty. I sprawdzamy. Figura zacieniowana na rysunku jest równoległo bokiem. Suma miar kątów alfa i beta wynosi 180 stopni. Oczywiście jest to zadanie prawdziwe, bo jest to jedna z kluczowych własności równoległoboku. To wynika z tego, że tutaj właśnie mamy kąty naprzemianległe, czyli że tutaj jest kąt alfa, tak? Te dwa kąty są naprzemianległe, tu jest kąt alfa i tu jest kąt alfa, czyli one razem dają 180 stopni. I teraz, skoro one dają razem 180 stopni, i teraz mamy kąt alfa ma miarę 3 razy mniejszą niż kąt beta, no to jeżeli kąt alfa plus beta daje razem 180 stopni, to znaczy, że alfa to jest 180 odjąć 135. Czyli to jest 45 stopni. No i teraz, jeżeli pomnożymy 45 stopni razy 3, no to wiadomo, 40 razy 3 to 120, 5 razy 3 to 15, czyli to jest 135 stopni, tak? Kąt beta faktycznie ma tutaj 135 stopni, tu mamy 45, czyli drugie zdanie jest również zdaniem prawdziwym. Dobrze, przejdźmy do następnego zadania, troszeczkę niżej. Mamy zadanie. Na rysunku przedstawiono trójkąt równoramienny KLM o ramionach KM, czyli tu jest ramię, i LM. To też jest ramię. To są ramiona tego trójkąta. Przepraszam, to brzydko narysowałam. Miara kąta KML tego jest dwa razy większa niż miara kąta KLM, czyli tu możemy zapisać alfa. Ponieważ jest równoramienny, to dwa kąty są takie same, a tu możemy zapisać 2 alfa. No i teraz możemy dodać do siebie te kąty. Tu mamy alfa plus 2 alfa, co daje nam 4 alfa. No i wiemy, że suma miar kątów w trójkącie to 180. Jeżeli podzielimy na 4, wiadomo, że 180 podzielić na 4, to będzie 45. Czyli tutaj mamy 45 stopni, czyli miara kąta KLM jest równa 45. Zaznaczamy tę odpowiedź, czyli odpowiedź B. A trójkąt KLM jest jaki? Rozwartokątny czy prostokątny? No jeżeli tutaj mamy 45 stopni, czyli tutaj mamy 2 razy 45, czyli 90 stopni. Zatem trójkąt jest prostokątny. No i przechodzimy do następnego zadania. Zadanie 13. Małe trójkąty równoboczne o bokach długości 1 układano obok siebie tak, że uzyskiwano kolejne coraz większe trójkąty równoboczne. Według reguły przedstawionej na poniższym rysunku. Ile małych trójkątów równobocznych należy użyć, aby ułożyć trójkąt równoboczny o podstawie równej 5? Czyli tutaj mamy n podstawę równą 1, tu mamy n podstawę równą 2, bo z dwóch takich trójkątów się składa. No i tutaj mamy podstawę n równą 3, tu będzie gdzieś podstawę n równa 4, a tu będzie gdzieś, prawda, tu nie wiemy, podstawa n równa 5.
Teraz kto lubi, to może rysować, ale my postaramy się to zadanie rozwiązać w jakiś mniej taki długi sposób niż rysowanie po prostu. Jak ktoś się nudzi, może ma dużo czasu, to mógł sobie na egzaminie to narysować i policzyć. Myślę, że wynik będzie ten sam. Sprawdźmy, jeżeli mamy n równe 1, to mamy 1, jeżeli n równa się 2, to trójkątów jest 1, 2, 3, 4, czyli mamy 4 trójkąty. Tu mamy 1 trójkąt, tu 4. Dla n równego 3 mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 trójkątów. Więc widzimy tutaj, że to są kolejne potęgi tej liczby, czyli kolejne potęgi kwadraty tej liczby, czyli n kwadrat równa się 1, tak? N kwadrat tu równa się 4, no bo mamy n równe 2, 2 do kwadratu to 4. Tu mamy n kwadrat równa 9, no bo mamy 3 do kwadratu to jest 9. Więc zakładamy, możemy założyć, że tutaj będzie ile? 4 do kwadratu, czyli 16, tak? 16 trójkątów. No w takim razie tu będzie 5 do kwadratu, czyli 25. Więc możemy śmiało założyć, że to jest, zapisać, że to jest 25, odpowiedź C. Jeżeli ktoś chce, może to sprawdzić rysując te trójkąty. Następne zadanie, zadanie 14. W okręgu o środku S i promieniu 5 narysowano cięciwą AB o długości 8, czyli zapisujemy, że tu jest 8, a promień ma długość 5. I teraz, odległość punktu S od cięciwy AB jest równa. Odległość punktu S od cięciwy AB to jest ten odcinek, czyli nazwijmy go X. Tu jest kąt prosty. Jeżeli widzimy, że podzieli nam to na pół, czyli tu będzie 4. I możemy z potwierdzenia Pitagorasa policzyć x, ale jeżeli ktoś wie, że to jest właśnie trójkąt, tak, egipski, 3, 4, 5, no to może sobie po prostu od razu napisać, że to jest 3, tak? A jeśli ktoś chce, może liczyć tak, jak ja, czyli x równa się 3. Czyli odległość jest równa 3, to jest prawda. I teraz, obwód trójkąta ASB, ASB, tego tutaj, jest równy 16. No i widzimy, że 5 plus 5 plus 8, tak? 5 plus 5 plus 8 to jest oczywiście 18, więc na pewno to jest fałsz, no bo to nie jest równe 16. Absolutnie nie. Przejdźmy do zadania 15. Średnia arytmetyczna dwóch ocen Janka z matematyki jest równa 3,5, czyli zapiszmy sobie, jedna ocena to x, druga to y. Średnia arytmetyczna, czyli dzielimy na 2 i jest równa 3,5. Mnożąc przez 2 otrzymujemy, że suma ocen wynosi 3,5 razy 2, czyli 7. No i teraz, jaką trzecią ocenę musi uzyskać Janek, aby średnia jego ocen była równa 4? Czyli teraz mamy trzecią ocenę, nazwijmy ją sobie z, to jest trzecia ocena. Trzecia ocena, czyli dodajemy x plus y plus z, podzielimy to na 3, bo mamy już 3 oceny i średnia ma być równa 4. Za x plus y możemy podstawić liczbę 7, czyli będzie 7, przepraszam, to powinno być plus z, czyli będzie 7 plus z, możemy to razy 3, równa się 12. Czyli z równa się 5, czyli oceną Janka powinna być 5. Dobrze, przejdźmy do następnego zadania. Mamy tutaj zadanie 16. W tabeli podano cenniki dwóch korporacji taksówkowych. Należność za przejazd składa się z jednorazowej opłaty początkowej, opłata początkowa, oraz doliczonej do niej opłaty zależnej od długości przejechanej trasy. Czyli napiszmy, że x to liczba przejechanych kilometrów. I teraz. Pan Jan korzystał z taksi 1, a pan Wojciech z taksi 2. Obaj panowie pokonali trasę o tej samej długości i zapłacili tyle samo, ile kilometrów miała trasa, którą przejechał każdy z nich. Zapisz obliczenia. Czyli możemy zapisać tak, że jak będziemy liczyć opłatę dla taksi 1, to będzie na początku 3,20 dodać 3,20 za każdy kilometr. Czyli 3,20 i tutaj mamy razy x. I to się równa, ponieważ trasa, to co zapłacił pan Jan, jest takie samo jak to co zapłacił pan Wojciech, jest równe, czyli będziemy mogli zapisać, że tu 8 zł początkowa kwota i 2,4 razy x, 2,40, prawda, razy x. No i teraz obliczamy x, x przenosimy na jedną stronę, czyli mamy 3,2x odjąć 2,4x równa się 8 odjąć 3,2. 32 odjąć 24 to jest 8, czyli możemy zapisać, że tu jest po prostu 0,8x. A 8 odjąć 3 to jest 5, 5 odjąć 0,2 to jest 4,8. Dzielimy to przez 0,8. To tak jakbyśmy dzielili 48 przez 8, czyli to się równa 6.
Czyli okazuje się, że każdy z nich taksówką przyjechał 6 km. I to jest nasza odpowiedź do tego zadania. Dobrze, przejdźmy dalej do następnego zadania. To jest zadanie o cukierkach. Zmieszano 40 deko cukierków, przepraszam, to jest zadanie o rodzynkach i pestkach dyni. Zmieszano 40 dekagramów rodzynek w cenie 12 zł oraz za kilogram oraz 60 dekagramów pestek dyni w cenie 17 zł za kilogram. Ile kosztuje 1 kg tej mieszanki? No zatem liczymy, ile kosztuje średnio, tak, ta mieszanka za kilogram. Czyli najpierw będziemy liczyli 0,4 razy 12, dodać 0,6 60 dekagramów razy 17. Dzielimy to na sumę tych wag, czyli 0,4 plus 0,6. No i sprawdzimy, ile wyjdzie nam za kilogram. Akurat 0,6 plus 0,4 to jest 1. A na górze mamy w tym przypadku 4 razy 12 to 48, czyli przesuwamy przecinek, czyli będzie 4,8, dodać. No i tutaj oczywiście musimy sobie policzyć, tak? 6 razy 10 to jest 60, dodać 6 razy 7 to 42, czyli będzie 102, czyli będzie 10,2. No i jak się to doda, to będzie 14 plus 1, czyli 15 zł. Czyli taka będzie cena naszej mieszanki. Dobrze, czyli to było to zadanie. Przejdźmy do zadania kolejnego, zadania z geometrii. Zadanie 18. Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak pokazano na rysunku. Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100, to jest on rombem. Wiemy, że rąb to jest taki, prawda, czworokąt, który jest taki równoległy bok, którego wszystkie boki są równe. Więc musimy pokazać po prostu, że te boki są równe. Czyli dodajemy do siebie, tak? 2x minus 15 dodajemy, bo sumę musimy znaleźć, czyli obwód. Wszystkie boki dodajemy do siebie. No i to się równa 100 cm. I tutaj popatrzmy, że łatwo się nam tutaj coś odejmuje, coś dodaje. Zobaczmy, mamy tutaj, tak, tu mamy 2x, tak, dodać x, dodać 3 drugie x, dodać 1 druga x. 1,5x dodać 1, 1 druga to jest razem 2. Czyli mamy 2 plus 2 to 4 plus 1 to 5, czyli razem mamy 5x. I teraz popatrzcie, nie musimy tego tak naprawdę tutaj do siebie dodawać, bo tu mamy 5, odjąć 5, to się zredukuje. No i mamy minus 15, dodać 15, to też się zredukuje. Czyli wyjdzie nam, że 5x równa się 100 cm. Dzielimy to na 5, czyli x równa się 20. No i teraz pozostaje nam jeszcze obliczyć, ile ma każdy bok. Czyli za to byłby jeden punkt, a drugi punkt za to, że udowodnimy, że wszystkie boki są równe. No to sprawdźmy. Jeżeli x równa się 20, to x plus 5 to będzie 25 cm. Teraz policzymy drugi bok, czyli 3 drugie razy 20, odjąć 5. Tu się to skraca, czyli będzie 30 odjąć 5, to będzie 25, czyli też ten bok jest taki sam jak ten. Przejdźmy do trzeciego boku, czyli będzie 1 druga razy x, czyli 1 druga razy 20, dodać 15, to będzie 10 plus 15, czyli też 25 cm. No i ostatni bok, może tu go obliczymy, czyli 2 razy 20, czyli 40 odjąć 15, to jest też 25 cm. Czyli pokazaliśmy, że wszystkie boki są równe, więc to będzie rąb. Zatem to będzie rąb. Przejdźmy do zadania 19. Pan Kazimierz przejechał trasę o długości 90 km w czasie 1,5 godziny. Może zapiszmy sobie S równa się 90 km i T1 to będzie 1,5 godziny. W drodze powrotnej tę samą trasę pokonał w czasie o 15 minut krótszym. Czyli możemy zapisać, że tę samą drogę, czyli też 90 km, pokonał w czasie T2, może napiszmy, o 15 minut krótszym, czyli godzina i 15 minut. A 15 minut to jest 1,4 godziny, to jest kwadrans. Czyli to jest 1 i 1,4 godziny. Czyli można zapisać, że to jest 5,4 godziny. I teraz, o ile kilometrów na godzinę była większa jego średnia prędkość jazdy w drodze powrotnej? Czyli możemy sobie to podzielić na dwa etapy. Czyli V1 to będzie jego średnia prędkość na drodze w jedną stronę. Czyli wiemy, że prędkość to jest droga przez czas, czyli 90 km dzielimy przez 1,5 godziny. Wiadomo, że
Jak podzielimy, możemy zrobić to tak, 900 km na 15 godzin, tak? Bo to się można przesunąć o jedno miejsce w prawo. Czyli 90 na 15 to jest 6, czyli tu będzie 60 km na godzinę. To teraz robimy to samo, czyli liczymy, jaka jest prędkość. Czyli znowu dzielimy 90 km na 5 czwartych godziny, czyli to jest 1 czwarta godziny, czyli będzie 90 razy 4 piąte, 5 i 90 skracamy, czyli to jest 18, i 18 tu będzie kilometrów na godzinę. 18 razy 4 to jest 10 razy 4, to jest 40 i 8 razy 4 to 32. Czyli 32 plus 40 to 72 km na godzinę. Czyli możemy odjąć V1, może tu jest, przepraszam, V2, tak? V2, odjąć V1, no i wyjdzie nam, że 72 km na godzinę, odjąć 60 km na godzinę, to jest po prostu 12 km na godzinę. Czyli jego droga była, jego prędkość w drodze powrotnej była o 12 km na godzinę większa. I to wszystko. Przejdźmy do następnego zadania, może napiszę je innym kolorem, żeby było lepiej widać. Zaczynamy. Trapez równoramienny ABCD, czyli mamy równe ramiona. Możemy sobie zaznaczyć, że trapez jest równoramienny. Którego pole jest równe 72 cm kwadratowe, podzielono na trójkąt AED, ten co tu mamy tu, i trapez EBCD. Odcinek AE ma długość 4 cm, a odcinek CD jest od niego 2 razy dłuższy, czyli ma 8, tak, 8 cm. Czyli możemy sobie tutaj narysować wysokość drugą, tu też będzie 4 cm, gdyż ten trapez jest równoramienny, czyli tu będzie 8 cm. No i mamy odliczyć pole tego trójkąta, tak, pole tego trójkąta. Pole trójkąta AED. Więc potrzebujemy wysokości. Nie mamy wysokości, ale wiemy, że wysokość tego trójkąta to jest ta sama wysokość, co dla naszego całego trapezu. Czyli wystarczy, że obliczymy pole tego trapezu, wykorzystamy pole trapezu, już ono jest obliczone oczywiście, i wyliczymy z tego wysokość. Czyli A dodać B podzielić na 2 razy H, to jest pole trapezu, równa się 72. A dodać B, u nas podstawa dolna wynosi, tu mamy 4 plus 8 plus 4, to razem będzie 16, tak? Czyli będzie 16 plus 8 podzielić na 2 razy wysokość równa się 72. 16 plus 8 to jest 24. 24 podzielić na 2 to 12. H równa się 72, czyli H równa się, dzielimy na 12, 72 podzielić na 12 to 6 oczywiście, czyli 6 cm ma wysokość. Czyli liczymy pole trójkąta AED. To będzie 1 druga razy pole razy A, czyli podstawa, to będzie 4 i razy wysokość to jest 6. Tu się skraca, czyli 2 razy 6 to jest 12 cm kwadratowych. I to jest odpowiedź do naszego zadania. No i zostało nam już ostatnie zadanie. Ostatnie zadanie dotyczy bombonierki. Przeczytamy sobie je. Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 na 2 na 1,5 cm. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Czyli najpierw mamy taką małą czekoladkę. Może sobie zrobimy innym kolorem. Mamy taką małą czekoladkę. Takim brązowym kolorem. Tu mamy 2 na 2 na 1,5 cm. Tak? Czyli możemy napisać sobie V czekoladki jednej. To jest po prostu 2 razy 2 razy 1,5. Czyli 4 razy 1,5, czyli 6 cm sześciennych. 6 cm sześciennych. Ale takich czekoladek mamy 32. Czyli napiszmy 32 razy 6. 30 razy 6 to jest 180 i 2 razy 6 to 12, czyli 192 cm sześcienne. Tyle ma objętość naszych czekoladek. No i teraz musimy policzyć objętość pudełka. Nasze pudełko jest tutaj, czyli zapiszemy V pudełka, to będzie oczywiście bok razy bok razy bok, czyli 16 razy 24 razy 2,5, to zapiszę 5 drugich, tak, żeby łatwiej się liczyło, to jest 5 drugich. Centymetry, zaraz zamienię to na centymetry, czyli mogę sobie skrócić, na przykład 20, tutaj może 2, tak, czyli mam 1 i 8. 8 razy 5 to 40.
I teraz 4 razy 20 to jest 80 i 4 razy 4 to 16, czyli 96, no i 0, czyli 960 mamy centymetrów sześciennych, tak? Wszędzie tutaj są centymetry, jednostka jest taka sama, więc się nie musimy tym martwić. No i teraz mamy powiedzieć, ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek, czyli dzielimy ile procent objętości pudełka, czyli w mianowniku będzie 960, stanowi objętość naszych czekoladek. Czyli wpisujemy tu na górze 192. Oczywiście tutaj centymetry sześcienne, no i tutaj na dole też są centymetry sześcienne. Mnożymy to wszystko oczywiście razy 100%, żeby zamienić to na procenty. Jak ktoś woli, może oczywiście zrobić proporcje. Jak może wyglądać proporcja, czyli drugi sposób? Może zrobić proporcje. 192 myślnik x i 960 myślnik 100%, tak? No i mnożąc to na krzyż, wyjdzie mu to samo, co nam. Czyli teraz możemy tutaj sobie skrócić. I teraz 192 podzielić na 96. Możemy to skrócić na przykład na 4. Czyli tu będzie 4 i zostanie nam 16, czyli 32 na 4 to 8. A tu skrócimy na 4, to będzie 24. Czyli 48 podzielić na 24 to jest oczywiście 2. I 2 razy 10 to wychodzi nam 20%, czyli 20% objętości całego naszego opakowania stanowi objętość wszystkich czekoladek, tak? Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Czyli 20%, tylko 20%, tak? Reszta to jest właśnie to opakowanie, no i pusta przestrzeń między czekoladkami. Mam nadzieję, że ten egzamin poszedł Wam bardzo łatwo i że odpowiedzi Wasze zgadzają się z moimi. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. I